Co chciałeś? Iść na zakupy. Chcę przejść, ogólnie wyjść z domu. No idziemy, nie? Nie, bo pada deszcz. Nie lubię pada, jak pada deszcz. No ale nic nie zrobisz, po prostu trzeba iść. Siemanko, widzowie. Witamy w naszym kolejnym vlogu. Jak zwykle Hamburg, pada. Pewnie zastanawiacie się, gdzie idziemy. Otóż idziemy do Lidla. Otóż moja żona wymyśliła, że idziemy z buta. Że idziemy z buta, a Lidl jest oddalony od nas 3 km w jedną stronę. Także wyobraźcie sobie teraz moje samopoczucie. Jest okej. Okay. Zbieramy otóż kroki. Zanim. Jeszcze raz. Zanim zaczniemy, to subskrybuj ten kanał i łapka w górę. Let's go! Ewa sprawdza w telefonie przepis. Będziemy robić dzisiaj corn dogi, tak? No corn dogi, ale ja bym tam jeszcze wyłożyła kawałek sera. Trzeba sprawdzić przepis, co kupić, tak? Czy jak? Jak zrobić chyba? Niby jest okej, okay mieszkać w takim małym mieście, wiosce. Ale jak o 22 włączy się Pac-Man i chęć na KFC, no to człowieku zostaje ci chleb z paszczytową. No jest lipa, nie? No taka prawda, nie? Lipa, straszna. No zaraz napiszą w komentarzach, że możesz zawsze jechać samochodem, wiesz. No ale jakby jest Pac-Man, to nie pojedziesz samochodem, człowieku. No tak. Myśl. Proszę no, masz rację. To nie boli. Wiesz, co to myślenie chodzi? Nie boli, nie? Dokładnie. Myślenie nie boli, ale jak nie słucham tego rapera, tak ma rację. Stałam dzisiaj rano i świat powaliło, nie? Świat pojebało. Włączam TikToka, a tam te freak fighty, ogłoszenie walki pani M z byłą synową. Naprawdę szok i niedowierzanie, co się dzieje z ludźmi, nie? Dla pieniędzy. Przykra sprawa, naprawdę. Przykra sprawa, aż nie mam co komentować, bo to nie ma jak co. Ten odcinek będzie, to już pewnie będą po walce. Śmieszne. No, a przykre, nie? Nawet nie. A ten człowiek nie musi kupić, bo na tym zobaczy wszystko. Po jaki traktor jedzie. Zobacz, to niemiecki traktor. Takich nie ma w Polsce. Radek, proszę, chodź. A nie mam siły już. Radek, przeszliśmy pół metra. Proszę cię, choć zostało bardzo niewiele. Mój organizm nie jest przyzwyczajony. Pół kilometra przeszliśmy. Mówię, chodź do sklepu, koło nas to nie. Daj spokój, normalnie idziemy. No co ty, przestań, wyluzuj. Patrz, buraki cukrowe. Ja zobacz, ile masz kumpli. Ale co mnie teraz interesują buraki? To twoje kumple. Cukrowe jakieś. No i cukrowe to są inne niż buraki. Taki jesteś słodki. Dobra, chodź, słuchajcie, znaleźliśmy dowód na to, że tu też bywają Polacy. Jest kurwa setunia, nie? Byli nasi. Setka musi być po drodze. Tak jest. Od razu, inaczej się żyje. Świat jest piękniejszy. To jest co, w takim tempie, to my nie dojdziemy w ogóle do tego Lidla. Masz idziemy. Wolne, trzeba się wyluzować. Jeden dzień. No jeden dzień. No. Trzeba właśnie spędzić na łonie natury. Let's go. Nawet beta, kurwa. Wbijamy się do Lidla. Dotarliśmy. Ciężka, mordercza droga była dla kolegi. Strasznie. Dla kolegi. No. Musimy zrobić zakupy. Jak zrobimy zakupy, to pokażemy wam w domu, jakie zakupy kupiliśmy. Nie zakupy, będziemy. Zakupy. Ile razy powiedziałam zakupy? Nie będziemy was męczyć zakupami. Sami musimy się skupić. Musimy jeszcze wrócić do domu. On już patrzył, czy bus nie jedzie. Nie ma. Zbieramy kroki. Jest busik za godzinkę, także jest możliwość. Zbieramy kroki. Zrobiliśmy kroków ile? 5247. No, w drugą stronę tyle samo. No, czyli 10 tysięcy trzeba robić kroków. Już trochę w Lidlu potuptamy, także widzimy się niedługo. Tymczasem subskrybuj ten kanał, łapka w górę i lecimy dalej. Kole zero mi weź. No już wziąłem. Wiesz, że w Coli Zero nie liczy się kalorii? Jak się nie liczy kalorii? Nie liczą kalorii. Normalnie jest, jak wpisujesz, to jest, nie naliczę kalorii. Nie liczy się nic, czekam na ciebie. No, jednak hit jest. Dobra, mieliśmy nie nagrywać w sklepie, ale jednak to jest silniejsze po prostu. Ona chodzi i nie wie, co wziąć. Big burritos. Ostatnio mojej koleżanki mąż pracuje w tym, w Aldi i przyniosła to do roboty i muszę ci powiedzieć, czy to jest chyba całkiem cipka. Poszukaj mi takiego śledzia, że jest śledź, sałatka. Ale nie ma. Skrojta z tymi, z przyprawami. Ja nie widzę takiego śledzia. Ja nie jem śledzi. Tu masz z buraczkami. Buraczki są zdrowe, możesz jeść. A tam buraczki będziesz. A w sumie kiedyś no kupiłeś, widzisz? To było dobre, nie? No, a to same buraczki, tu w ogóle śledzia nie dają. Tu zawsze kupowałem sobie kolę kiedyś na początku mojej przygody w Niemczech, tą najtańszą. Bardzo dobrze smakowała ta kola. Naszło cię na wspominki? No, takie wspominki, że nie było tutaj ciebie i miałem spokój.
Co za czasy. Zawsze możesz to zmienić. I ten loczek na górze. Jesteś taki przystojny z profilu. Jednak ta kola... Życie było lepsze. Słuchajcie, wróciliśmy bardzo zmęczeni. Tak. Dużo kroków zrobiliśmy dzisiaj, zebrało się bardzo dużo. Także co my kupiliśmy? O, talerze muszę oddać. Te kroki to mnie doprowadzisz kiedyś do śmierci. Kupiliśmy pałeczki, będę robiła, jednak nie będzie corn dogów. Będą hamburgery z kurczakiem. Wiem, można kupić bez kości, ale u Turka w Lidlu nie. Co? O, idę dzisiaj chyba na urodziny do koleżanki. Kupiłam jej prezent na Halloween. Co my jeszcze mamy? O, kiełbasę, ulubiona kiełbasa rodzinna. Znaczy, ja jej nie lubię. To jest mortadela. Mortadela, jak parówka wygląda. Masakra. O, ale... jest śledź, poszukaliśmy śledzia, znaczy ja nie, z tymi. Z koprem, to jest koper. Ale mi chodziło o jakieś takie właśnie ziołowe rzeczy. Mówiłam, żeby z buraczki. Znaczy, chociaż koper to jest zioło? Koper to jest zioło. Co tam mamy dalej? Ten, American Burger. Wzięliśmy sos do hamburgerów. Ale ogórków nie kupiliśmy, będziemy jedli ze świeżym. No dobra, nie? O, dwie paczki wzięłam tego, tych połek. No. Mamy, o, kiełbaskę, nasze kiełbaskę, salami. Słuchajcie, ale to też mamy z... O Jezu. Świnie wziąłeś? Wzięłam tego, krowę. A czemu tu jest kurczak? Ja flugel jest. A, okej. Okay. Że jest jeszcze kurczak. Są inne. Że jeszcze na luziku, uspokój pokazane się. Jest wszystko, że jest i indyk, i kurczak, i jest krowa. A my wzięliśmy tego, kurczaka. Marchewka. Co to specjalnie jest? Na Halloween. Halloweenowa. To ładnie tam marcheweczka. Jest. Ładnie tam jest chemii nawalone, że to taki kolor ma. U ciebie jest dużo chemii nawalone. Co to za kolor marchewki? Mozzarella. Dwie w promocji były XXL. Będę z pomidorkami sobie... Mozzarellę położymy na te hamburgery. To będzie dobre. A ja kupiłam ten ser cheddar. Masakra. Jedziemy dalej. Co tam jest? Aha, mamy... O, coś dla duszy. Coś dla duszy, jakieś ponczusie. Jeden chyba wyleciał. Czy zjadłeś już jedno? Były cztery. A jest. Myślałam, że zjadłeś. Aha, zjadłam. I korwę jasną nie zjadłem. Coś dla duszy, bo dla ciała to wystarczy. Bułeczki do hamburgerów też. Wzięliśmy białe, wolałabym ciemne, ale dobra. Nie będziemy tutaj, wiesz... się... Sałata. Dziwną tą sałatę wzięłam z korzeniem. To do ziemi mam włożyć teraz? A może to jest? Czemu nic nie mówisz? A gdzie mam to włożyć? Boże, na balkon. Co do ziemi? Do lodówki schowasz i będzie... Do lodówki? To może trzeba jakąś tą... to może trzeba... Ty sałatkę... Ty sałatę jest jak królik, to szybko zejdzie. Chleb, no widać właśnie, jakie sałatę. Chlebek z Lidla też jest dobry, chociaż chyba lepszy jest z Aldiego. O, Kinder Country też na urodziny kupiłam koleżance. Ona lubi jeść słodkie. Pomidorki. Dwa pomidorki. Do czyszczenia okularów. Bo przecież obydwoje ślepi jesteśmy. No i ja oczywiście, tego nie lubię, ja nie czyszczę tego. I oczywiście Wunderbaum do toalety, nie? Ja nie czyszczę tego. Musi być, bo... Jest masakra. Ciężko. O, jeszcze twój plecak. Prażona cebulka. Też ją lubimy. Może być do hot dogów, ale też fajnie jest do hamburgerów. Sera, no, ale jaki ser, patrzcie to. Gołda. Promka była, nie? Promocja. Gołda. A, będziemy jedli. Kanapki z serem dzisiaj tylko. Dwa kaki. Kaki? Kaki, jest teraz sezon na nie, są bardzo dobre. Można je ze skórą. Paróweczki. Też z kurczaka. Kurczak indyk. One dobre są te parówki? Myślę, że na pewno. Są napisane, że są chrupiące, więc tobie nie będą smakowały, bo ty wolisz rozmymłane. To jest ze słoika, są dobre duża z wody. Szynka. Z wody takie. Nie wiem, czemu ją wziąłem w ogóle. Coca-Cola. Oczywiście zero. I zwykła. Ser też wzięłam do tych, do hamburgerów. Nie wiem, czemu? Nie być cheddar. Czemu, powiedz, czemu kobiety mają zawsze takie coś, że mówią, że ja zrobiłam. Ja zrobiłam, ja posprzątałam, ja wzięłam, a robisz wszystko ze mną. Bo ja to wzięłam akurat ten ser. Ten ser ja nie, wzięłam. Ale ja mówię, a ty patrzyłeś na wiertarki. I co będziesz wiercił? Powiedz. Co ty byś chciał wywiercić? Ale ja mówię ogólnie o sytuacjach. Bo ja to wzięłam. Moja mama też tak ty poszedłeś na ja zrobiłam. Patrzeć. Malowali pokój, jakoś malowali kupi... drugi pokój, a ona przyszła, koleżanka na kawę, ona mówi, no pomalowałam mieszkanie, a wiesz. A kto pomalował? Pewnie mama malowała. Bo nie, to razem, w pracy. Razem robiłam. Wzięłam olej. Jak ja brałam ser, to ty patrzyłeś na wiertarki. Jakbyś wziął wiertarkę, to byś powiedział, kupiłem wiertarkę. No bo ja jej nie kupiłam.
Ja ten sam wziąłem do... Ja włożyłam no, osobiście tymi rękoma do koszyka. Czyli jednak czyli to jednak... jest prawda. Cóże? Że jesteśmy z dwóch różnych planet, Mars i Wenus. Co ty chłopie opowiadasz, z jakich różnych planet? Normalnie z tych samych. To tej jest, samej. Z tej samej. To jest tylko takie wasze dziwne zagranie, wiesz, że niby my mamy rację i ty jesteś z innej planety. No jestem. To są dzisiejsze nie nasze zakupy. Mi. Będzie trzeba się zabierać, jest godzina po 12, trzeba się zabierać za obiad, moi drodzy. Także życzymy wam szczęśliwości. Subskrybujcie kanał, łapka w górę i lecimy dalej. Woo! Elo. Elo, mordo. Siemaneczko, właśnie montuję kolejnego vloga. To są ogłoszenia salamonialne. W ostatnim filmie mówiliśmy wam, że zbieramy na kamerę. Prosiliśmy o wsparcie, ale udało nam się kupić kamerkę. Mamy kamerkę i następne vlogi. A, czekamy jeszcze na kartę SD, bo kamerka jest bez karty. Następne vlogi będą już na nowej kamerce. Także daliśmy rady sami. Ale jeśli macie ochotę, wspierajcie nas, guziczek koło subskrypcji. A samą subskrypcją już nas wspieracie, także oglądajcie nas dalej. Elo.